szlagwąsk Kotorówki Trzebnickiej, za Książęcą Wsią. Jedziemy w stronę Szwedzkiego Kamienia. Tu, gdzie jest ścieżka rowerowa, kiedyś były tory, a jedyna droga komunikacyjna to było to na poboczu, po lewej. No to jedź lewo. Auto nam się sprawuje dobrze. W tą stronę jechaliśmy inną drogą. No, mieliśmy poważne wątpliwości, czy z którejś z kolejnych kałuż wyjedziemy. Ale Monika jest dzielną kierowcą i dała radę. Chociaż się bała jak cholera. A ja jeszcze bardziej, że będę musiał po kolana w błocie wyciągać samochód. Lepko, no zapowiadali, że gwałtowne burze będą dzisiaj. I właśnie koniec ścieżki rowerowej. I zostało starotorze. Uuu, nie fajnie. Ciąg dalszy off-road. Na szczęście tutaj nie ma błota. Auto co prawda ma troszkę słabszy silnik niż pszczółka, ale radzi sobie doskonale. O, cyklista. Też cykliści, tylko rowery w bagażniku. No nie bój się. To jest twardy grunt. Tu nie ma żadnych niespodzianek. Typu wrocławski jest zapadnięte. Gałuże już powysychały. Przynajmniej widać, po czym jedziesz. Nie bój nic. Dodaj minimalnie gazu, żeby przez to przejechać na obrotach. Pięknie. Już się wystraszyłem.